Siema wszystkim. Dzisiaj chciałem się z wami czymś podzielić, bo już mnie to trochę męczy, dość długi czas. I zaraz wam pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. No i co? Zaczynamy. A więc tak. Do sprawdzenia tego, co ja bym chciał, potrzebny będzie mi detektor. No weźmiemy, użyjemy Simplexa i to, czyli magnes. Nie będę go mocno rozwijał. O. Odpalimy dziada, może trochę wariować, bo jesteśmy w samochodzie, w kamperwozie. Dobra, dajemy na Allmetal. Niech go trochę ściszę, nie. Dobra, niech tak wieje. No dobra. Cicho bądź. I teraz tak. Co prawda nie znalazłem nim tego, ale znalazłem tak zwaną kosiarką za 250 zł. Już chyba ci, co oglądali, to wiedzą, co to jest. No, sobie upierdolę kuchenkę i tyle będzie. I patrzcie na to, mam taką rozkminę, bo to, co ja znalazłem, jest dla mnie trochę dziwne. Widzicie to? Magnes ciągnie jak powalony. I patrzcie. O co mi chodzi? O co mi chodzi? O to, że nie wiem, jaką wartość ma meteoryt na detektorze, ale wykopałem to na polu w takiej dość głębokiej dziurze, gdzieś w leju w sumie 4 metry głęboka była. Wlazłem tam z detektorem, nie tym od razu mówię, tylko z kosiarką. No i co? Sprawdzałem na Google, bo tu można taką opcję zrobić tego, że tam jest, tam przy mikrofonie jest takie, że się zdjęcie robi i on tam niby pokazuje, co to jest. I wyskoczyło mi, że to jest niby meteoryt. No i kurde, bym musiał to sprawdzić, gdzieś jechać do Szczecina z tym. No i sam jestem ciekawy, czy to na pewno to. Waży to z jakieś dobre pół kilo. Co wy o tym sądzicie, jak coś to piszcie w komentarzach i co, i do usłyszenia, zaraz będzie weekend i walimy w teren. Ja postaram się to ogarnąć jak najszybciej i jeżeli to będzie to, co ja myślę, to na pewno tam wrócę i zrobię wam z tego fajny film. Pozdro, do usłyszenia. Miejsce mam takie. W sumie sobie tu wpadłem, żeby wam to nagrać i kawę pierdzielnąć. No i co? Grzybów kurwa nie ma, bo jest tak sucho, że wystarczy pierdnąć i się las zapali. Pusto tu. Jest naprawdę sucho, a skwierczy pod butem. Gdzie te prawdziwki? Pusto w chuj. Dobra, jadę. Nara.